eucharystii, którą sprawujemy w Kościele Uniwersyteckim w Warszawie. Pierwsza okoliczność to Towarzystwo Fides et Ratio, istniejące już wiele, wiele lat po swoim jubileuszu, które ciągle żyje, ale żyje także tym, że przyjmuje ciągle nowych członków i członków stowarzyszonych. Byliśmy świadkami takiego aktu i takiego wydarzenia przed tą mszą świętą. Drugim powodem, który nas dzisiaj tutaj gromadzi, to jest modlitwa w intencji tego konkretnego dzieła, które dzisiaj podejmujecie. Mianowicie sympozjum, które ma za swój temat służbę młodzieży. Jakby wyjście naprzeciw temu, czego się od nas wszystkich spodziewa Kościół, czego spodziewa się Ojciec Święty po synodzie o młodzieży, kiedy przygotowana jest już adwortacja, jak słyszymy z mediów, będzie podpisana przez Ojca Świętego niedługo i opublikowana. I to sympozjum, to spotkanie ma być głęboką, naukową i praktyczną refleksją nad tym, w jaki sposób dzisiaj można pomóc młodemu człowiekowi, w jaki dzisiaj sposób można służyć młodzieży jako takiej. I trzeci powód, który się stanie, a jest już między nami, po tej mszy świętej, to jest ksiądz prałat Ptasznik Paweł z Rzymu, który jest człowiekiem, któremu zawdzięczamy niezwykle wiele w praktycznych kontaktach Polski, Kościoła, także Fides et Ratio ze Stolicą Apostolską, ponieważ jest szefem sekcji polskiej przy Watykanie wiele, wiele lat, zostanie dzisiaj odznaczony medalem Fides et Ratio. To będzie wyraz mały naszej wdzięczności za to wszystko, co czynił, nie tylko dla Fides et Ratio czynił, ale za to wszystko, co czynił dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła w ogóle, przede wszystkim dla Jana Pawła II, który służył przez wiele lat w Stolicy Apostolskiej, a potem dwóch następnych papieży. Te wszystkie trzy sprawy chcemy położyć na ołtarzu eucharystii. Po to, żeby Pan nasze wysiłki, nasze dzieła, nasze trudy przyjął i pobłogosławił nam słabym ludziom, którzy pragniemy i czynimy rzeczy dobre, wielkie. Choć czasem może nam się wydaje, moglibyśmy czynić jeszcze więcej, ale potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. A tym, co łączy to wszystko, jest czas Wielkiego Postu, który przeżywamy w tym właśnie momencie, w tym czasie, zbliżając się do trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post podjął wiele ciekawych, głębokich i wspaniałych myśli. Ale wśród tych myśli, to zaraz na początku orędzia, przypomniał nam sprawę, prawdę, o której powinniśmy wszyscy wiedzieć. Ale ona wymaga ciągłego przypominania. Tą prawdą jest to, że w nadziei i w łasce już jesteśmy zbawieni. Ponieważ to, co się wydarzyło w Wielki Piątek, to, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię, obejmuje wszystkich ludzi, którzy byli przed nim, którzy będą aż do końca czasu. W tym znaczeniu w łasce i w nadziei jesteśmy zbawieni i nosimy w sobie owoc tego dzieła Chrystusowego, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego od chwili naszego chrztu. I powinniśmy na co dzień wydawać owoce tego, że w nadziei jesteśmy zbawieni i że nosimy w sobie tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa i ciągle przechodzimy od grzechu do życia, od śmierci do zmartwychwstania. Ojciec Święty mówi wprost: chrześcijanin jest człowiekiem Wielkanocy. Nasze życie jest pielgrzymowaniem od Wielkiej Nocy do Wielkiej Nocy. Jeżeli o tym zapomnimy, jeżeli nasze życie w naszym myśleniu, w naszym przeżywaniu wydaje się kończyć śmiercią, to wtedy człowiek zupełnie inaczej patrzy na to, co robi tutaj na ziemi.
I Ojciec Święty używa tutaj trzech prostych słów. Jeżeli człowiek nie jest pielgrzymem powstania, jeżeli nie nosi w sobie tajemnicy zbawienia, ukrzyżowania i zmartwychwstania stare, jeżeli nie pielgrzymuje do Wielkanocy, to bardzo często sprawdzają się na nim te trzy słowa. Wszystko chce mieć od razu, a więc wszystko. Chce mieć zaraz, natychmiast i chce mieć coraz więcej. My jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa, nie chcemy być tymi ludźmi, którzy chcą wszystko zaraz i coraz więcej. Jesteśmy ludźmi zmartwychwstania. I w tej pielgrzymce od zmartwychwstania do zmartwychwstania czas Wielkiego Postu jest szczególnie ważny. W pewnym sensie w roku liturgicznym, ponieważ prowadzi nas do Wielkanocy, do Triduum Sacrum, do spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w pewnym sensie jest najważniejszy. I dlatego wchodzimy w okres Wielkiego Postu, rozważając Słowo Boże tego okresu, rozważając mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale zawsze w perspektywie zmartwychwstania, podejmując post, żeby sobie pokazać i udowodnić, że oprócz tych spraw doczesnych, które mamy, posiadamy, są rzeczy ważniejsze, dlatego z tych pierwszych można zrezygnować. Modlimy się więcej, dlatego żeby w tym czasie Wielkiego Postu pokazać, że czujemy się i wiemy, że jesteśmy zależni od tego, który jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. I wreszcie podejmujemy jałmużnę dlatego, żeby sobie uświadomić w Wielkim Poście, że obok nas żyją inni ludzie. I moje życie nie jest dla mnie, nawet nie przede wszystkim dla mnie, ale moje życie jest dla innych ludzi. I z tego nie tylko, że robimy sobie rachunek sumienia w czasie Wielkiego Postu, ale w tym sensie także podejmujemy coś więcej w okresie Wielkiego Postu, żeby obronić się przed tymi słowami, które zwiastują pewne niebezpieczeństwo. Wszystko naraz, natychmiast i coraz więcej. Z pomocą przychodzi nam także dzisiejsza piękna przypowieść o synu marnotrawnym. Myślę, że każdy z nas przechodzi tę drogę i ojca, i syna marnotrawnego, ojca w znaczeniu takim ziemskim, ale syna marnotrawnego w znaczeniu naszej relacji do Pana Boga. Na tej przypowieści, na tym odejściu w grzech, roztrwonieniu wszystkiego, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek popełnia grzech, i na tym potem, co dotknęło syna marnotrawnego w jego żalu, w jego nawróceniu i w jego drodze powrotu, kiedyś w katechezie uczyliśmy tak zwanych pięciu warunków dobrej spowiedzi. I czasem szkoda, że jakby do tego mniej dzisiaj wracamy. Dlatego, że patrząc na tę drogę syna marnotrawnego, musimy pamiętać i o nawróceniu, i o żalu za grzech, i o postanowieniu poprawy, stanę w ręce, ale musimy także pamiętać o zadośćuczynieniu, a tymczasem zdarza się czasem także nam, że jakby próbujemy zamknąć całą tajemnicę przebaczenia i pojednania tylko do tego jednego warunku. I dlatego ta przypowieść także od tej strony jest dla nas niesłychanie ważna. I ona jest także ważna dla wszystkich, którzy mają kontakt z młodzieżą, a zwłaszcza dla tych, którzy mają kontakt z młodzieżą, dziećmi, jako rodzicami, czy jako rodzice. Chodzi mi o tę postawę syna marnotrawnego i postawę tego drugiego syna, tak zwanego dobrego syna, który miał pretensje, miał żal, nie mógł wszystkiego pojąć. I mądrość ojca, synu, ty zawsze byłeś ze mną. Wszystko, co moje, jest twoje. Bo tutaj dotykamy tajemnicy miłosierdzia i sprawiedliwości. To, o czym w dzienniczku siostra Faustyna, mówiąc bardzo mocno, mówiąc bardzo często o miłosierdziu Boga, nigdy nie zapominała o tej relacji, że Bóg także jest sprawiedliwy. I ta sprawiedliwość Ojca i miłosierdzie ogromne Ojca pokazane jest właśnie w tej przypowieści o synu marnotrawnym.
Zarówno te słowa, które streściłem w jakimś sensie Ojca Świętego o Wielkim Poście, o tej naszej postawie Wielkiego Postu, i zarówno te słowa, które są słowami Ewangelii, one się odnoszą wprost prawie do naszego dzisiejszego tematu synkowi. Jeżeli komuś zagraża nam wszystkim ta postawa dzisiejszego szybkiego świata, wszystko, naraz, coraz więcej, to zagraża ona, ta postawa, może najbardziej młodemu pokoleniu, młodzieży. I w jaki sposób można temu przeciwdziałać? Przede wszystkim prowadząc i głosząc Ewangelię, głosząc perykład o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jeżeli nie będzie w człowieku wiary w to, że nasze życie się zmienia i się nie kończy, że jest zmartwychwstanie, to wszystkie inne najlepsze nawet konferencje i wykłady i najlepsze recepty nas dorosłych na niewiele się zdadzą, jeżeli nie będzie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja mam nie wszystko chcieć, nie naraz chcieć i dlaczego mam nie chcieć coraz więcej. I to jest, myślę, niezwykle ważne, żebyśmy o tym w każdym spotkaniu na temat młodzieży nie zapominali. I druga trudność, którą mamy wszyscy, powiedzmy sobie to szczerze, łatwo nam jest mówić o młodzieży i dawać im propozycje, jakich rozwiązań. To trzeba. Ale trudno w dzisiejszym świecie jest mówić o tym z młodzieżą. I to jest następne wyzwanie, które staje przed nami dorosłymi, pełnymi dobrej woli. Chcielibyśmy wszystko zrobić jak najlepiej. Natomiast jak zaprosić do tego dialogu, do tej drogi, wspólnej drogi, jak zaprosić tego młodego człowieka? Pomyślmy trochę nad tym teraz w czasie Wielkiego Postu, w czasie dzisiejszego naszego dnia, ale przede wszystkim módlmy się w tej intencji, w czasie tej świętej Eucharystii.